Najwyższy czas na przebudowę. Licząca niespełna 450 metrów ulica Dworcowa to serce bytomskiego Śródmieścia, a dziś, po 30 latach od ostatniego remontu, wygląda niezbyt zachęcająco. Rewitalizacja Śródmieścia to coś, co zawsze było i jeszcze długo będzie bolączką miasta, a robimy dzisiaj kolejny duży krok, aby ta średniowieczna ulica i przylegające do niej kamienice, i nie tylko, bo przypomnę, że tych kamienic jest 11, odzyskały swoją świetność. Przebudowa tej reprezentacyjnej ulicy Bytomia i odnowa kamienic realizowane będą w ramach projektu rewitalizacji Śródmieścia. Nowa Dworcowa ma być przede wszystkim przyjazna dla pieszych. Z badań poprzedzających prace koncepcyjne wynika bowiem, że dla bytomian problemem jest spory ruch samochodów na tej ulicy, która formalnie jest deptakiem. Zaproponowaliśmy zmianę układu funkcjonalnego, gdzie w środku ulicy staraliśmy się zrobić taki pas, nazwijmy to komunikacyjny, ale też pieszy, czy głównie pieszy, ludzi zgromadzić głównie, i nawet jak tam pojawią się samochody, to te samochody będą musiały się poruszać pomiędzy ludźmi i w tym momencie to ich to najbardziej spowalnia i ogranicza ten ruch. Poza strefą ruchu będzie także strefa komercyjna, przeznaczona dla lokalnych przedsiębiorców, gdzie staną m.in. kawiarniane stoliki, oraz strefa rekreacyjna, gdzie będzie sporo zieleni oraz elementy małej architektury. Planowana jest także przebudowa skweru przy Placu Wolskiego. Znikną bariery architektoniczne i nasadzone zostaną rośliny, dzięki czemu skwer ma się stać zieloną enklawą odpoczynku. Dla nas jest to kluczowy projekt po zmianie podejścia do rewitalizacji w nowej kadencji samorządu. Decyzją pana prezydenta rewitalizujemy mocniej Śródmieście, tutaj kładziemy duży nacisk. Cały projekt na ponad 20 milionów. Składa się nie tylko z przebudowy ulicy, ale też z renowacji kilkunastu kamienic, i do tego działania, do tej rewitalizacji przystępuje nie tylko miasto, ale też wspólnoty mieszkaniowe. Odnowionych zostanie 8 kamienic przy ulicy Dworcowej oraz po jednej przy ulicach Krzymanowskiego, Jagiellońskiej i Rycerskiej. Zrewitalizowana zostanie także ulica Zaułek. Istotne jest to, że to wspólnoty podjęły decyzję o przystąpieniu do tego projektu, czyli jednak część właścicieli interesuje się wyglądem swoich budynków. Generalnie rzecz biorąc, będą odnowione wszystkie elewacje frontowe, w dużej części będą robione izolacje pionowe, czyli poprawa stanu technicznego. Całkowita wartość projektu rewitalizacji okolic ulicy Dworcowej i Rynku szacowana jest na ponad 20 milionów złotych. Miasto będzie się starało o dofinansowanie z obszaru strategicznej interwencji w wysokości ponad 15 milionów złotych.